arkadę? Czy coś tam, jakieś ciekawe części będą do niej? Miota jak szatan. Oj, miotać to może tym samochodem. Zobaczymy, no, staty wyglądały obiecująco. I powiem wam, że dosyć szybka jest, więc... No i jak to BMW, to oczywiście od razu driftuje. Tak, i felgi ma ładne, nawet nie wiem, czy będę zmieniał na jakieś customowe, zobaczymy. Osiągi. Zobaczmy, co my możemy tutaj zrobić. Silniki, żeby wymienić, to... Najfajniej ta 4-litrowa V8 brzmi, nie? Wow. Ty, tu możemy V10 wrąbać. Tak brzmi V10. Tak, V8 i V12, uwaga, jak brzmi 6,5 litra V12 w tej grze, to pierwszy raz usłyszę, więc uwaga. Czy lepiej niż w Forza Horizon 4? I tak słabo, nie? Znaczy nie podoba mi się do końca. Dobra, mamy tutaj turbo doładowanie. Zawieszenie możemy sobie dać jakieś lepsze. Myślę, że... Nie wiem. Dobra, wiecie co, ja tak naprawdę chcę sprawdzić te samochody, bo bardziej interesuje mnie to, jakie będą miały możliwości tuningowe, bodykity. Tego samochodu chyba nie było w poprzedniej części Need for Speeda, więc tym bardziej. Taką mamy klapkę. Spoiler! O! No. Tak. Ej, jak to dziwnie wygląda. Ja nie jestem przyzwyczajony do takiego widoku. No zobacz. Taki ładny roadster, jaka tu ławka taka wielka z tyłu. No i ja piernicze. No nie, nie no, dam chyba taki subter. W ogóle może spoilera nie będę dawał, e? Możemy dać taki... O, ten chyba najlepiej wygląda, nie? W tym. Jesus. Wbiłem tutaj, bo na Facebooku, na czacie widzę niektórych napinatorów albo dzieci, jak patrzą, pytanie 10 z rzędu, tak. No tak jest, machu. V12 to jest kozak, tak? No niektórym się podoba V12, innym nie. Dajmy sobie taki spoiler. On jest taki subtelny, myślę, że najbardziej pasuje. No jak chcemy coś dodać na siłę do tego auta, to tylko to. Tutaj mamy różne zderzaki. No dobra. Niech będzie takie ubite to wszystko tutaj. Uwaga. No, trzeba przyznać, dosyć mocno można to tutaj poszerzyć, prawda? Ten mi się bodykit bardziej podoba. Nie wiem, który. Tak naprawdę... Nie wiem, co wybrać. Ten idealny spoilerek, taki subtelny, no i pasuje do roadsterka, nie? Jezu, M4 Cabrio najgorzej. Wiecie, czego tutaj brakuje? Żeby można było tego, ten dach zakładać jakoś. Nie wiem, czy da się to zrobić. Nie no. Nie wiem. Wiecie, bo ja przez większość czasu będę ten samochód oglądał od tyłu, nie? Tu jest najbardziej poszerzony, dobra, niech będzie. Będziemy mieli takiego szerokiego kota. Okej. I przód, uwaga. Uuu, patrzcie. Jak damy sobie M-Performance, to mamy od razu dodatkowe pasy. Okej. O ja. Dziwnie to wygląda. Okej, maska. No i zderzak. Nie, to maskownica jeszcze. A, to nie chcę tego. Groźnie, nie? Prawdę mówiąc, wolałem chyba standard tego auta.
Ten dźwięk nie jest taki, nie, że aż ci łzy ciekną z zachwytu. Ale stylny ten... Nie podoba mi się to. Dajmy sobie takie delikatne poszerzenie. Duke Dynamics, tak się nazywa. Ten. To będzie to. Leciutko sobie poszerzymy. Niech ten samochód jakoś wygląda, kurde. Te zderzaki mogą być z LB Performance, on tak się nazywał chyba? LB Works. LB Performance, no. Mogą być, w sumie nie są takie najgorsze. Albo możemy coś takiego jeszcze dać. O. Dobra, zobaczymy jak przedni wygląda. Taki podwyższony z tyłu jest, nie? No i tak subtelnie sobie zrobi, bo tak hardkorowo poszerzona to moim zdaniem wygląda do dupy. No i lusterka możemy sobie... Możemy dać z włókna takiego... Czy w Hondzie jest 2000 lub mi... można zdjąć dach? Zrobić liftouts? Właśnie, Konrad, musimy to sprawdzić, bo w niektórych samochodach da się ściągać właśnie dach. Ej, no i spoko wygląda. Nie taki delikatny tuning. Można zrobić taki hardkorowy, jak zrobiłem przed chwilą, ale to nie wygląda dobrze w tym aucie. Mi się raczej takie roadsterki kojarzą z delikatnym jakimś tam nadwoziem. Dajmy coś takiego. Oj, nie to chciałem, to. Nie no, dobrze to wygląda. Teraz jest ładna, moim zdaniem. Na glebę go, nie no, oczywiście, że zaraz go zglebimy. Ja też jestem ciekawy, jak będzie zglebiony wyglądał. Przecież to naturalnie. Ej, spróbujmy w macie rąbnąć. Ciekawy ten kolor wyszedł. Nie taki szpitalny, trochę blady, ale... Ale może być. Detali nie będę żadnych tutaj dał, takich tych rzeczy różnych. Chociaż czekaj, wiecie co? Możemy coś dać. Bo ja mam tutaj takie ciekawe... Na szyby z boku nie możemy nic dać, kurde, szkoda. Dobra, ja mam tutaj takie różne gotowe malunki, poodkrywane ze świata. Na przykład to. Podoba mi się ta laska, niektórzy mówią, że jest słaba. Możemy dać to. To nie pasuje, niezbyt takie niebieskie, ale myślę, że to będzie pasować. Oj, czekaj. O, tutaj nie możemy. Naprzód nie pasuje trochę. Coś takiego. I to usuwamy. Nie wiem, takie coś sobie wymyśliłem. Możemy trochę ciemny lakier, ciemniejszy lakier jeszcze dać. Ooo! Wow! To wygląda dobrze teraz. Tylko ta laska jest trochę tutaj za jasna. Da się ją w ogóle jakoś edytować, żeby kolor zmienić? Jest! Zmień kolor, zobaczcie. Jeszcze można... tu można zrobić jeszcze. Metaliczną laskę można. No tak, bo tu można dawać te metaliczne rzeczy i dajmy ją taką, że prawie jej nie widać. Co o tym myślicie? Bez dekala najlepiej, tak? No, w sumie on tak nie pasuje trochę. Ja bym coś tu dodał, coś takiego już charakterystycznego, ale ładnie wygląda w tym karbonku, taki ciemny, nie? Dobra, odrzucamy zmiany i może faktycznie usuniemy. Ja sobie tutaj tuninguję bardziej z wami, bo ja jestem ogólnie podniecony, jak widzę jakiś tam samochód leciutko porobiony. Możemy sobie dać jakiś tam znaczek na przykład. To będzie dosyć ciekawe. Dajmy sobie no limits. Tutaj, jeśli chodzi o paliwo, bo tu mamy wlew paliwa. Dajmy sobie na przykład przy wlewie taki mały napisik. Coś takiego, nie? I tylko tyle chyba. Nic więcej nie będę dawał. Można by jeszcze jakieś empower tutaj wcisnąć. Coś jeszcze może pomyślę, ale kurde! No wygląda dobrze, moim zdaniem. Dobra, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Tak przyciemniony lakier chyba lepiej, nie?
dobrze wygląda. Dobra. To mamy i teraz tak. Efekty na wodzie. Tutaj zróbmy coś jeszcze z felgami. Można je pomalować chyba, nie? Też na różne jakieś tam hardkorowe kolory można zrobić. Duży brokat stali nie będzie tu widać. Kompozyt węglowy. Czarny kompozyt, szczotkowany metal. Drobny brokat. Może duży brokat dajmy, o. Duży brokat, będą takie świecące. I... czarnych nie widać w ogóle, aha, bo mamy mat. Dajmy błyszczący. Dajmy spektrum. Nic nie widać, jasność. Coś takiego. O! Aj, no i zaraz glebniemy to. Czekaj, jeszcze raz. Potwierdź i dla wszystkich felg. Dobra, super. No i tu moglibyśmy wymienić felgi na jakieś tam inne, na jakie chcemy, ale te są na razie w porządku, nie mam pomysłu na tą BM-kę, powiem szczerze. Możemy dać trochę inne opony. Pyk i felgi. Tarcze, zaciski, to jest w porządku. No bo tak, dałem inne opony, bo zaraz wam coś pokażę. Aha, modyfikacja wydechu, zaraz to zrobimy. Patrzcie na to. Kurde. Nie no, nie będę tutaj dawał chyba dystans tych kamberu, nie? Felgi zmienić, mówicie? Kamberu nie, to nie pasuje w tym aucie. W tuningu tego BMW można założyć dach? Serio? Pokaż. Chyba nie. Patrz, szyby. A co się? A faktycznie. Wow, hej. Rzeczywiście. Faktycznie można założyć dach. Co fajnie. Ale jakoś tak wolę chyba bez dachu, bo to jest taki coś takiego niespotykanego w NFS-ie. Zresztą tutaj przeważnie pada deszcz, więc bez dachu może być ciekawie. Co myślicie z... Nie, z dachem? Bo tu dach można założyć, to jest roadster, nie? Mamy, wiecie, ten dach po prostu taki twardy, nie? Nie jest jakiegoś tam płótna czy czegoś tam. Z dachem czy bez? Jak myślicie? Szkoda, że nie ma świecących napisów. No, byłoby to dziwne, ale no nie ma. Można dać sobie, żeby były takie błyszczące. To jak waszym zdaniem, z dachem czy bez dachu? Ja bym jednak proponował bez dachu trochę pojeździć, a jak nam się znudzi, to założymy dach. Co wy na to? Tak chyba zrobimy, nie? W tych felgach pełna gleba to dramat, mówicie? Ej, ale fajnie, że możemy sobie coś tutaj... A czekaj, co to jest? System audio, aha. Nie, to po co mi to? Dobra. Jak się nam znudzi, to zmienimy sobie na ten. I teraz modyfikujemy brzmienie, moi drodzy. Dajmy coś takiego. Tutaj ta ostatnia opcja, to ja nie wiem, co ona zmienia, tak naprawdę jakoś nie odczułem. Ej, to dajcie znać jeszcze na czacie, na czatach, czy zmieniamy felgi, czy zostawiamy takie, jakie są. I fajne jest to, że ten samochód też dzionie tym ogniem nieregularnie, nie? Raz z jednego wydechu, raz z drugiego. To jest dosyć takie losowe z tego co widzę. Spoko opcja moim zdaniem. Dobra, jest git. To mamy, czyli co? Jeszcze mówicie, żeby te felgi zrobić, tak? Zostaw fabryczny. Niektórzy mówią właśnie, żeby zostawić, inni żeby zmienić. Tylko wiecie co, ja bym te opony faktycznie wymienił, bo te mi nie pasują coś. Uuu, to są jeszcze jakieś inne. Bo tu chodzi głównie o wygląd, tu się nie zmienia ich
parametrów, tak, tej opony. Tutaj zmieniamy tylko wygląd. Okej. Terenowe. Możesz nawet założyć terenowe opony, a i tak samochód będzie jeździł tak jak na wyścigowych, dopóki nie zmienisz ich w tuningu, tak? Tutaj jakieś nawet... Trochę jest tak, że jak zainstalujemy inne opony, to widzicie, trochę koło wychodzi, nie? Na zewnątrz. Dobra, hop. Wszyscy mówią, żeby zostawić felgi. No dobra, no to zostawiamy, spoko. Myślałem, że zdania będą podzielone, ale teraz jesteście jednogłośni. I tarcze hamulcowe. Tutaj na razie zostawiam te wentylowane, co są w BMC, są spoko. Dobra, to to sobie zrobiliśmy. Jeśli chodzi o osiągi, coś tam jeszcze... Widzicie, jak ja tuninguję fury. Mnie najbardziej zależy na tym, żeby ta fura jakoś wyglądała. Dopiero później zastanawiam się, czy jednak mógłbym coś tam ulepszyć, jeśli chodzi o moc. Nie, taki jestem dziwny. Układ wydechowy Pro Plus, to nam trochę daje, ale nie dużo. Myślę, że chipy dużo dadzą. Czekaj, ale od 19 poziomu... Nie, to jeszcze muszę trochę poziomów podbijać. Możemy potuningować delikatnie. A ma coś w ekwipunku? Właśnie, powinien najpierw to patrzeć, nie? Czy coś w ekwipunku jest? Dobra, poinstalujemy sobie te części. Tam delikatnie ten moc się zwiększy, nie? Ale... Dobra, pyk, Pro Plus, 16 tysięcy, no już chyba na nic więcej mi nie starczy. Chciałem tak moc po prostu porobić. Tutaj nawet mam standardowe nitro. No ale w sumie ono takie dosyć mocne było. Opony można by było wymienić, opony myślę, że dużo by dały. Pokazowe, rajdowe, drogowe, terenowe, zawieszenie. O właśnie, może będę miał jakieś... O, układ różnicowy mam. Drogowy układ różnicowy, super. Skrzynia biegów 6-obiegowa jest. Możemy dać 5-obiegową, ok. I sprzęgiełko mam Pro Plus, możliwe do zainstalowania. Opony mam jakieś lepsze nawet. Opony pokazowe i opony na tor. Proszę bardzo. Opony torowe mam. Także coś tam lepiej sobie poinstalujemy. Zawieszenie mam wyścigowe. Pięknie! Łe, to my będziemy mieli fajną furę teraz. Tu mam jakieś zakłócacze. Teraz będziemy tam z policją chyba trochę tańczyć. Tylko nitro by się przydało, nie? No i silnik ten. Ta V8-ko, Jezu, jak to brzmi! Zobaczcie, tutaj na dole też mamy, na ile punktów możemy zrobić dany silnik, tak? Ej, wow. To jest ciekawe dosyć. Tutaj mamy w koniach mechanicznych podanych. To są chyba te punkty, co tutaj mamy. To są, nie wiem, w koniach mechanicznych? Nie mam pojęcia. Jeszcze będę musiał to rozgryźć. Ale ta V8-ka 4-litrowa mnie robi po prostu. Więc wydaje mi się, że parę nic się to nie było. Tak, Servit, jestem dzisiaj też na Jeroku. Tak, felgi zostawiamy, taki tunik zostawiamy. Może sprzedaj starą BMW? Nie, Bartek, co ty? Starą BMW-kę zostawiamy. Kurde, oczywiście, że tak. Dobra, porobiliśmy to. To jest chyba mój obecnie najmocniejszy samochód. Muszę to aż sprawdzić. BMW-ka 235 punktów, a ta ma... No dobra, tamta starsza jest trochę niby lepsza. Zobaczymy. To co, pobawimy się trochę... w dzień czy w nocy? Hajsu mi trochę brakuje, tam jeszcze trochę tuningu musimy zrobić, ale musimy sobie poziomy powbijać, zdecydowanie. Chodźmy na jakieś nocne wyścigi i działajmy, nie? Ten odgłos wydechu to jest dźwięk strzału z tłumika. No i porobiliśmy furę, nie jest lepsza od tej mojej starej BMW-ki, ale coś nowego, no i mamy roadsterka, tak? Nie wiem, mi się wydaje, że jest szybsza, ale to jest może złudzenie, nie wiem. Mi się wydaje, że lepiej przyspiesza. Jest też na przyczepność zrobiona.
Jedni mówią, że noc, inni mówią, że dzień. No, wypadałoby trochę poziom powbijać. Poziom... uuu, a co to jest? Zawody wysokiej obławy, mam za niski poziom, żeby wziąć w tym udział. Tak, czy... a, nie, za mało gotówki mam. A to ciekawe. Dobra. Tu mamy jakiś wyścig. I tak, tutaj już tłumaczyłem wam zasady, jak to działa. Czyli musimy sobie... musimy sobie tutaj przejechać jakiś wyścig. Za ten wyścig dostajemy jakąś tam reputację. A naszym mnożnikiem reputacji jest poziom obławy. Czyli jeśli mam na przykład drugi poziom obławy, to mam dwa razy więcej punktów doświadczenia, tak? No i to jest potrzebne, żeby tam odblokowywać nowe rzeczy. To jest mega ważne. Dzięki Kuba za gwiazdy. Prędkość ma lepszą, mówicie? Tak, my zrobimy tą BMW-kę. Tu można już V10 wsadzić, to nie są żarty. Ale i tak wolałbym chyba tą V8 ze względu na dźwięk. Jest fantastyczny. Wydaje mi się, że trochę ta BMW-ka jednak jest szybsza, no. No i musimy... uuu! Co on robił? Kurde, myślałem, że skręci w lewo, a się zatrzymał. Te boty naprawdę są tu okropne. Nitro mamy tu jeszcze słabe. Naprawdę wydaje mi się, że ta BMW-ka, mimo że ma niższe staty, to jest trochę szybsza. Nowy chip, tak. Tylko tutaj już tak trochę zrobiłem, no taki delikatny tunik. Nie chciałem robić jakiegoś tam hardkorowego poszerzenia. No nie pasuje mi to do auta bez dachu. Oczywiście ten dach możemy sobie założyć, ale mimo wszystko jakoś tak. Dobra. I co, lecimy, nie? Dawno nie jeździłem nocnych, bo ja wziąłem też samochód bez dachu, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało podczas deszczu. Czy nasza postać jakoś się zrobi bardziej mokra? Wydaje mi się, że nie, chociaż to jest Asuka, ona jest zawsze mokra. Daj dach później, tak Dominik, założymy sobie też później dach. Ty fryzjera to masz dobrego włosy, a nie drgą przy 180, nie? A piłkarze też mają dobrych fryzjerów, wiecie, z główki czasami gdzieś tam przywalą, nie? A zaraz im ta fryzura z powrotem wraca do normalnej. Jak mają jakiegoś irokeza, wiecie, takie kolce porobione. Dobra, zobaczymy, co ta BMW potrafi. Jump. Pierdzenie w tym NFS-ie jest świetne. Mitsubishi przeleciało, pięknie. Chyba faktycznie ta prędkość jest lepsza, bo w poprzedniej BMW-ce trochę mi brakowało prędkości maksymalnej. A tutaj ładnie, ładnie. I tak, za te wyścigi chyba nie dostajemy wcale kasy, albo dostajemy bardzo mało, za to reputacji dostajemy dużo, więc... naprawdę warto jeździć w nocy. Zresztą trzeba nawet, bo inaczej nic nie odblokujesz. Dobra. Spoko się jeździ tym autem. O, dzięki za gwiazdy, Krzysztof. Dziękuję bardzo. Ogólnie ta beta ma lepsze osiągi. No ale niby statystyki mam niższe, tak? Niby ma niższe statystyki, ale tak mi się faktycznie wydaje, że jest trochę szybsza jakby. Zobaczymy. Tamto jechałem prawie 300 km na godzinę, ale też tak mam wrażenie, że do tych wyższych prędkości się dłużej rozkręcała, nie? Niż tamta poprzednia. Ale to, wiecie, wszystko kwestia tuningu. Jakby się w tamtej zrobiło słapa, to też by cisnęła. Chociaż one mają chyba bardzo podobne silniki, tak myślę.
Tutaj mamy jakieś malowanko nowe. Dobra. Jedziemy kolejny wyścig. Tu już widzę, policjanty się zbierają na mnie gdzieś. Bez dachu lżejszy lepiej przyspiesza. No myślę, że w Need for Speedzie nie ma to większego znaczenia akurat. Czy mamy dach, czy nie mamy. W sumie dla mnie to spoko, bo dla mnie motoryzacja i ogólnie samochody to głównie wygląd. Tak? Tym się najbardziej podniecam. Oczywiście brzmienie też jest fajne i spoko sobie pojeździć takim autkiem z większym silnikiem, fajnie brzmiącym, ale jednak wygląd, przynajmniej dla mnie, no to jest mój gust, tak? Wygląd jest dla mnie ważny, no. O, policjanty. What's up? Gonią mnie? Nie, gdzieś tam się zakręcił, ale chyba olał temat. Czy jest próżnia aerodynamiczna w tej grze? Nie ma, Dominik, coś takiego tutaj, wiesz? O, jednak rozpoczął pościg. Nie ma, próbowałem już za kimś tam jechać, nie mamy za to ani więcej punktów, ani nic dodatkowego, ani przyspieszenia chyba też. Może później jakoś się to odblokuje, ale tak według fizyki to tego nie ma po prostu, no. Dobra, musimy od nich uciec. I pięknie, uciekłem im. Pobudka, jeden z naszych ściga pojazd. Dobra. I... Oj, nie wiem, czy nie wziąłem złego wyścigu. 429 osób na live na fejsie. Dziękuję wszystkim, co wpadli na streamka. Mam nadzieję, że miło spędzacie czas. Coś do jedzenia, coś do picia. Miejcie to ze sobą. Pozdrawiam też osoby, które są na jarok.pl, a także osoby, które są na mojej stronce luceklive.pl. Pokaż tunik wizualny. Niedawno wbiłem, nie widziałem. Patryk wcześniej był, wiesz, już tunigowaliśmy sobie. Później jeszcze dach założymy. Podobają mi się ogólnie te nowe BMW-ki. Jak wam się podobają? Te M4-ki, M2-ka na przykład jest ładna. Nie, takie groźne są te samochody. Fajne. Mnie najbardziej w BMW-kach boli jednak to, że no, kojarzą się z jednym typem ludzi, nie? To jest dla mnie takie... jest bachiela nie do przeskoczenia praktycznie. Jak tutaj łatwo jest spychać inne boty, o kurde. Wrąbałem się w innego rajdowca i poleciał do kosmosu. Bardzo dobrze. W końcu te boty nie są takie, wiecie, przyspawane do tej ziemi. Nowe BMW są kozak, mówicie. No, mi też się podobają, fajne auta. Znaczy z wyglądu oczywiście, nie? Tam mechaniczne sprawy, usterki, inne rzeczy to pomijam. Zagapiłem się na czata. Nie będę już tego robił, bo kurde, przegrałem wyścig. Dobra, powtarzamy. Ach. Super jest ta stronka, polecam cieplutko. luceklive.pl. Siema, Senna. No patrz, początek wyścigu ponad 200 km na godzinę. Wydaje mi się, że faktycznie ta BMW lepiej się rozpędza. I też całkiem dobrze skręca, no. Te opony żeśmy sobie lepsze założyli, spoko. Tak, kojarzą mi się BMW-ki z Sebiksami, no nie da się tego przeskoczyć. A takimi... ach, takimi penerami. O właśnie, zaczął padać deszcz? Czy fryzurka w jednym miejscu? No, nie ma tutaj, za dużo fizyki w tej grze nie ma, no. Nie ma się co łudzić, no. Dobra, muszę się skupić tu na wyścigu, żeby... No, szybka jest ta BMW, doganiam tu przeciwników.
teraz poszło mi gorzej. Ale dobra już. Mam tu głupka, któremu się wydaje, że może robić co chce. Wbiję mu do głowy kodeks drogowego. Dobra, dajcie wszystkie szczegóły ściganego pojazdu. Chociaż wiecie co, przy takiej prędkości to chyba na kierowcę nawet deszcz nie pada, prawda? Zauważyłem, że lakier dzisiaj rysuje. Wiesz co, trudno żeby się nie rysował przy takich zderzeniach. Musimy się trochę z policją pobawić. Drobinka, jeszcze jeden wyścig bym poleciał. Jak teraz byśmy dojechali do Paty. O, zadzwoniłem policjanta, doskonale. Dobra, jedziemy sobie na kolejny wyścig. Tutaj mamy coś. Poczekaj, poczekaj. Czy ja wybrałem na pewno najwyższy poziom? Ha, no właśnie, ten jest najwyższy. 220. Myślę, że mogę dać radę. Szkoda, że dachu nie można otworzyć, znaczy zamknąć teraz w tym wypadku, nie? No, przydałoby się jakiś taki przycisk, którym można by było to robić, prawda? Nie wiem, może taki jest, a ja nie wiem o tym. Mamy jeszcze szybki tuning. Ale tu chyba nic nie będę zmieniał, jest w porządku. Prędkość maksymalna 317 km na godzinę, więc chyba faktycznie ten samochód ma wyższą prędkość od BMW GTR-ka mojego, nie? Dla mnie tylne światła z nowej generacji to majstersztyk. Tutaj zwróćcie uwagę, że jak gdzieś tam w coś uderzymy albo wylądujemy mocniej, to się włączają awaryjne automatycznie, ale nie mamy tutaj przycisku do włączania kierunkowskazów w ogóle. Ładnie ta BMW wygląda i tak myślę, że nie ma sensu jej tak hardkorowo poszerzać. Takie delikatne, subtelne poszerzenie wystarcza tutaj, nie? Czemu jeździsz BMW, a nie Passatem? Właśnie, kurde, szkoda, że tu nie ma Passata w Need for Speedzie. Ej, śmiejcie się, ale widziałem czasami gdzieś tam na zlotach naprawdę bardzo ładnie stuningowane pasiory. No właśnie, w GTA 5 można zamknąć i otworzyć dach, nie? No powinni dać to już w tym Need for Speedzie, taką animację fajną, ale myślę, że to było trochę jednak za dużo. Dobra. Myśmy tego nie jechali. My jechaliśmy chyba, ale na niższym poziomie ten wyścig. Przyjrzyj się, Asuka, przy zderzeniu w ścianę ani drgnie. Chyba przy przyspieszeniu troszeczkę postaci tak się do tyłu odchylają i przy skręcaniu gdzieś tam na boki. No ale nie jestem pewien. Możecie zwrócić na to uwagę, co się dzieje z postacią podczas wyścigu. Im szybciej się tu jeździ, tym bardziej trzeba się skupić na wyścigu, więc nawet takie drobne spojrzenie w kierunku czatu może mnie rozproszyć. Ta BMW już jest w tym momencie poszerzona, tylko tak delikatnie, nie? Nie chciałem tak mocno, bo by już źle wyglądała. Tak, ten wyścig jechaliśmy, ale na niższym poziomie, więc miałem słabszych przeciwników, chyba. Lusterko mi się odrywa z auta, widzicie? Po lewej stronie. Już na jednym tym wisi. Na jednym plastiku. Widzicie to, jak fajnie to wygląda? Nie mam tu widoku z kokpitu, żeby wam pokazać bardziej. Ale dygocze gdzieś tam przy aucie. Tak, robiłem ten wyścig, ale chyba mi nie zaliczyło, bo słabo pojechałem, nie? Tak, pytaliście się o strumień aerodynamiczny. Jak widzicie, teraz jadę tutaj za przeciwnikami. Czy to działa? Pięknie! Udało się wygrać. Doskonale, także zobaczcie, lusterko tutaj mi zwisa. Czy coś się z postacią dzieje podczas... Tak, zobaczcie, jak skręcamy, to oczywiście ona się tam trochę rusza. Koniec pościgu. Spodziewałam się po was więcej. Potwierdzam. Kończymy.
ścianę uderzamy, nic się z nią tam specjalnie nie dzieje. Trochę się tam ta postać rusza, ale szału nie ma, nie? Dobrze, że w ogóle kierownicą skręcał w starszych Need for Speedach, to mieliśmy jakąś w środku ciemną postać i gówno było widać. Dobra, musimy jeszcze trochę pojeździć, bo mam dalej niski poziom, jak dojadę do garażu z tym. Ej, czemu mi się tu dalej wykrzyknik pojawia? Może ja ten wyścig mam niezaliczony? Nie wiem. Dobra, już nie jadę go, bo w sumie kurde tutaj wyśmiejecie, jak będę tyle razy to jeździł. Tutaj mamy próbę driftu. No nie, ta BMW tak słabo lata bokiem, więc poczekajcie, mam już 12 tysięcy, ale dalej mam to zablokowane. Powinienem mieć obławę na poziomie trzecim, żeby móc wziąć udział w tym, kurde. To jakiś hardcore jest. No i tu mamy wyścig. Możemy sobie go polecieć. Zobaczymy, co to jest. Siema, Piotr. Przede mną nie... nie ma animacji zmieniania biegów, bo tutaj... wiesz co, tutaj akurat w tej BMW podejrzewam, że są łopatki. I może nie jest aż takie super widoczne. No ale podejrzewam, że takich animacji na pewno tu nie będzie, wiesz. Nawet w Forzie Horizon, jak masz ustawione, jak masz jakiś samochód z łopatkami i zmieniasz na hashlifterze biegi, to ta postać potrafi zrzucać jakby, znaczy używać manetki do zrzucania niżej biegu, nie? Albo na przykład potrafi postać w Forzie Horizon 4 wrzucać na manetce bieg w samochodzie, w którym nie ma w ogóle manetek. Także wolę chyba, żeby nic ta postać nie robiła. Zresztą tu nie mamy widoku z kokpitu, mamy tylko na masce o taki widok, więc nie robi to dla mnie różnicy, nie? Tu mamy flaminga do ogarnięcia. O, był za koparką, zobaczmy. Kalery dosłownie tu szaleją. Ktoś próbuje zdeźlić gliniarzy. Wsparcia? Wow, o kurde, mocno mnie walnęli. Naprawdę na tych gliniarzy trzeba uważać. Bardzo łatwo jest rozwalić auto, jak się jest w pościgu, nawet na drugim poziomie. A teraz mam trzeci, kurde. Kurwety zaraz będą mi chyba gonić. Ale skoro mam trzeci poziom pościgu, może spróbowalibyśmy pojechać tą obławę. Poczekaj. Mogę stracić samochód i większość... Czekaj, to nie było tu, to było tu. Tak, już mogę wziąć w tym... Co to jest? Nie wiem. Sprawdzimy to. Tak, premiera tej gry jest 8 listopada. Ale jeśli jesteście u mnie na streamku, to możecie ją oglądać przed premierą. Dobra, wypadałoby naprawić gdzieś furę i w ogóle zgubić pościg pierw. Trzeci poziom pościgu to już nie żarty, bo naprawdę tutaj jedno ich uderzenie i jest lipa. Dobra. Tam jest stacja po drugiej stronie chyba. Manewr chip nam nie zrobili, cholera. Stacja, kurde stacja, jest stacja. Okej, okay, gitara, uciekamy. To nie był dobry pomysł, opony wyścigowe. Dobra, najlepiej pojechać do miasta i spróbować ich tam zgubić. Poziom czwarty? Jak to? Ani radiowozy cztery radiowozy w pościgu. Jak teraz przegram, to stracę połowę reputacji. W sensie jak mnie złapią, nie? Jak rozwalą mi auto. Więc trzeba uważać na to, kurde. A radiowozy są naprawdę bardzo, bardzo szybkie, więc... Ucieknijmy do miasta, tam można często zmieniać kierunek jazdy i chować się między budynkami. Może mi się gdzieś tutaj uda. Dobrze, że udało się naprawić BMW, bo już było blisko. O, wiem co możemy spróbować. Czekajcie, wiem co zrobimy. Pamiętacie ten... to miejsce, gdzie się wskakuje na tory? Spróbujemy tam uciec. W Most Wanted też było tak, była taka miejscówka, prawda?
I zobaczymy, czy policjanci mnie tam złapią, e? Może tam uda się uciec, co? Spróbujmy to. To jest tutaj. I patrzcie. Ops. Dawaj, 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 dawaj. Ała! Kurde, za wolno. Dobra, naprawiamy furę. Tak, to, wygląda na to, że ta moja stara BMW jest mocniejsza. Jest korweta już, o kurde. Korweta naprawdę mocno bije. Ty, BMW, zatrzymaj się. Nie falia, więc ja też nie odpuszczam. Dobra, próbujemy. Próbuję się. Muszę tak do 200 się rozpędzić. I dopiero tam wskoczyć. Korweta to już jest grubo na pościgu, naprawdę. Jak tu trudno wskoczyć. Dawaj, dawaj, uciekaj, 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 uciekaj. Jest dobra, jest ucieczka. Cofamy, cofamy. Gaz! O nie! Jeszcze raz spróbuję, bo to chyba będzie jedyna opcja, żeby im teraz uciec. O kurde. System przeciążający? Co to jest? Uwaga. Dawaj, 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 jedź! Nie! Kurde! Straciłem wszystkie punkty, ja! Ała! Piernicze i tyle hajsu! Oh my god, który mam poziom? No wbiję tylko poziom do góry. No w dupę! Nie da się tym jeździć po tym, po błocie. Korwety są okropne. Nie jeżdżę już w nocy, jadę zarabiać chyba hajs. Strasznie, dobra, zakładamy dach, może będzie ich łatwiej zgubić. Ej no masakra. Kurde. Tak wygląda sobie z dachem M4 convertible. Ej no masakra, nie dało się rady z tego błota wyjechać. Mogłem jakoś trochę może gazem inaczej operować? Nie wiem, strasznie było. Masakra. Jeszcze nie udało mi się korwecie uciec ani razu. Ciężko jest.